Pan, gdybym miał w krótkich dwóch zdaniach podsumować takie najważniejsze wydarzenie, najlepsze wydarzenie dla gminy Wyszków i to, które wspomina Pan niekoniecznie sympatycznie. Oczywiście zawsze łatwiej mówić o tych sympatycznych i tych było moim zdaniem sporo więcej. To była wysoka ilość inwestycji, które w tym roku były wykonane, co najważniejsze wszystkie w terminie zakończyły się szczęśliwie w tym roku. To było dobre wdrożenie, pozytywne wdrożenie nowej ustawy śmieciowej. Niektórzy wróżyli tutaj kasandryczne wizje, że zaleją na śmieci, że cena za śmieci będzie niebotyczna. No nic takiego się nie stało. Co prawda niektóre samorządy wpadły właśnie w taką pułapkę, ale w Wyszkowie na szczęście nic takiego się nie stało. Po raz pierwszy zrealizowaliśmy ciekawe projekty, które cieszyły się bardzo dużym zainteresowaniem wyszkowian, jak gale sportów walki, jak turniej gier komputerowych. Nasza Wyszkowska Karta Rodziny cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem i wiele, wiele innych takich pozytywnych rzeczy, takich pozytywnych projektów było w 2013 roku. Natomiast tych najbardziej trudnych, tych najbardziej, można powiedzieć, tragicznych, no to wspomnę śmierć czterech samorządowców. Nasz przewodniczący Rady odszedł znakomity wójt Adam Ołdak, wójt gminy Zabrodzie, jak również bardzo doświadczony i dobry samorządowiec Chwalisław Mańko. To było bardzo trudne pożegnania w 2013 roku i to jest element, który kładzie się pewnym cieniem na przyjemne w sumie wspomnienie o roku 2013. Taką kwestią, którą chciałbym sobie życzyć i poprawić w 2014 roku, to większa integracja środowiska pracodawców w Wyszkowie i większa wielopłaszczyznowa pomoc tym pracodawcom, aby myśleć o inwestorach zewnętrznych, ale również docenić tych, którzy są na miejscu, aby tym właśnie inwestorom miejscowym, lokalnym, ale często w znaczeniu pochodzenia miejsca, a którym działają zupełnie globalnie, dać możliwość rozwoju, dać możliwość kolejnych inwestycji i zatrudniania kolejnych osób. Mijający rok dla Pana osobiście jakim był rokiem? Osobiście prywatnie? Tak. Pozytywnym rokiem jak najbardziej. Jeśli chodzi o moją rodzinę, to muszę powiedzieć, że był to bardzo pozytywny rok. No, żona rozwija się, prowadząc w swojej pracy zawodowej. Dzieci zdrowe, rozwijają się dobrze, więc był to jak najbardziej pozytywny czas w moim życiu. Najważniejsze życzenia dla Pana na nadchodzący rok? Zdrowie. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo.